pucharach. Jest przy piłce Toni Calvo. Czaruje tam na linii bramkowej Grzegorz Sandomierski. Toni Calvo, spokojnie! 1-0 dla gości. Totalny początek. Zaczęło się od straty Grzyba, ale też tutaj nie zdążył Lewczuk. Zawodnik drużyny greckiej był bliżej bramki. Wykorzystał to, że Lewczuk rozpędzony zatrzymał się. No cwaniactwo, doświadczenie tego zawodnika spowodowało to, że sędzia bez wahania skazał i słusznie na rzut karny. Popatrzmy raz jeszcze. No już Państwo wiedzą, że to jest wychowanek La Masii w Barcelonie. Tak, no, doświadczony piłkarz. Troszeczkę mu łatwiej Sandomierski zadanie, bo zwróćmy uwagę, że przed strzałem próbował odgadnąć. To nie można nazywać tego błędem bramkarza. No, wybrał taką opcję. Lato, Cezarek. Chorwat odegrał do Brazylijczyka, Neto ten w kierunku Koke, ale ostatnie akcja, 2-0. Ponownie Toni Calvo, no tutaj wyraźnie źle ustawiona Jagiellonia, zagapiony, tylko nie wiem na co Igor Lewczuk, też zabrakło pomocy, linii pomocy. Tutaj brakuje Kupisza, tego zawodnika, o którym mówiliśmy, tutaj zachowanie, tak, zdecydowanie, brak powrotu Kupisza, bo tu było dużo czasu, żeby się ustawić, ta piłka leciała dosyć długo, no można się zastanawiać, czy Sandomierski mógł ryzykować, ale zdecydowanie tutaj zejście prawego obrońcy Lewczuka do środka było prawidłowe, ale zabrakło pomocnika, żeby tą akcję jeszcze zamknąć. Lewczuk tutaj podręcznikowo zbiegał do stoperu. Tak, ale to jest zawodnik.